Właśnie, żeby nie było monotonii, pojeździć sobie po placu, jedynka, dwójka, trójka, z trójki. Najwięcej tej redukcji, żebyś ćwiczył na dół, bo na górę wszyscy umieją. Na górę to jakoś jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Nagle światło się zmienia, Bóg, zostajemy na czwórce, trójce, co ja mam zrobić? No ja też z trójki nie ruszę. Więc jeżeli sobie wcześniej dajemy sygnał, że musimy się zatrzymać, będziemy musieli się zatrzymać, nie widzimy, jedziemy drogą podporządkowaną, jest droga główna, chcemy się zatrzymać, to zbijmy sobie do jedynki, czekajmy na tym sprzęgle. Dlaczego? Prawo, lewa, wolna, od razu jedziemy, nie wbijajmy luzu, bo dla kursantów jest strasznie trudne, jeżeli tak, na skrzyżowaniu da luz, nagle przygotuj się do jazdy, on tymi nogami się mota i w gruncie rzeczy jest tak całą sytuacją zaoferowany, że on nie wie, czy on z prawej nogi ruszył, czy z lewej. A jeżeli zawsze będziemy zbijać sobie do jedynki, to nigdy ta lewa noga, prawa noga nie będzie ci potrzebna. Czyli zawsze będziesz miał dwa hamulce pod ręką, zbite do jedynki, wolne. Nawet na jedynce lepiej niech ci ten motor zawyje, czyli takie ale wiesz, że jedziesz na jedynce, wtedy się bardzo szybko zbierzesz i jest to bezpieczna jazda. A jeżeli wiadomo, my włączamy się, tak jak jest przykładowo tarnogajska, gazowa, jadą auta szybko, one nie mają obowiązku hamowania, to my musimy się między nich komponować. Jak będzie na dwójce, jak mucha w smole, no to może to się różnie skończyć, no tak? No, pośmigaj sobie jeszcze.